przepraszam. Daj mi spokój! Nikt nie jest idealny. Czy widzowie byliby źli, gdyby wyszło, że plagiatujesz? Kto jak kto, ale ekipa nagminnie korzysta z cudzych pomysłów i waszych widzów to już w ogóle nie dziwi. Mnie osobiście w odcinku Wersow drażni jeszcze kilka rzeczy. Weronika ciągle podkreśla, że praca influencerki jest taka ciężka, że pozowanie do instagramowych fotek jest bardzo skomplikowane. Starania tyle, tak mi już stópki bolą, brzucha wciągania, wszystko. Wszystko tylko dla zdjęcia. Nie no, to była cudna foto. Jest ona trochę skomplikowana, ale przejebane, ty. Zapierdol. Dziewczyno, wszystko za ciebie robią pracownicy. Ty musisz tylko unieść biodra albo wypiąć tyłek. Nie no, to była trudna woda. Kolejną rzeczą jest wieczne narzekanie Wersow na jej czekajcie, wygląd. Muszę tutaj do Dunajta się odnieść. Ja nigdzie nie powiedziałem, że Wersow leciała na kasę i fame. Ja tylko pokazałem fragmenty, a widzowie sami wyciągają wnioski. No, dla mnie wniosek też jest taki, no wiecie, nie, to nie jest prawda, że ona miała chłopaka wtedy. Ona powiedziała po prostu w tym odcinku, że no wtedy nie chciała mieć chłopaka. Ale też powiedziała, że no jakiś random podszedł i Freeze powiedział, że mu w ogóle nie chciała się z nim spotkać, a nagle później, jak już miał te milion subskrypcji, tych dużo followersów, no to już chętnie się z nim spotkała, nie? Ja nic nie sugeruję, znaczy trochę mój materiał może coś sugerować widzom, ale każdy ich ma prawo wyciągnąć własne wnioski. Ja uważam jednak, że gdyby Freeze nie miał tej ogromnej widowni, bo trzeba pamiętać, że Wersow bardzo chciała wejść do świata influencerów, do tego topowego świata influencerów, bo ona tam miała jakiś Instagram, ale średnio to szło. Gdyby Freeze miał na przykład 50 tysięcy subskrypcji dalej, albo tam 10 tysięcy followersów na Instagramie, to nie wiem, czy ta Wersow by z nim tak chętnie poszła na tą randkę i tam, jak oni opowiadali, że przesiedziała w samochodzie, gadali całą noc, później rano znowu się spotkali i tak dalej. Myślę, że to tak by szybko nie poszło. Ale to jest moje zdanie, no. Historyjek i brudów ekipy. Teraz idealna Wersow została złapana na oszukiwaniu widzów. Czy Wersow zachowa się honorowo i się przyzna? Szczerze wątpię. Prawdopodobnie nabierze wody w usta i uda, że sprawy nie było. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Wataha. Zapraszam na mój nowy Instagram. Wkrótce też będę tam robił bardzo trudne zdjęcia. Ja byłem do końca. Oczywiście nie chcemy podpierdalać Wersow to... kontentu. Dajcie lajka. Ja piszę Wataha, widzowie. Aha. Twórca, ogląda nawet. Twórca też coś musi mieć z tego, że oglądamy to na streamie. Co, idziemy chyba dalej do Zonego, nie? No co, no. Jest, ja też idę do Zonego. Sypie się ekipa. Nie powiedziała nic na Instagramie, bo sprawdziłem teraz. No ale to tylko... Jakby kurwa, no... Można takich filmików nagrać 1000, no ale wiesz, dopóki ktoś ma 9 lat, to tego nie rozumie. I oni na tym żerują. Wstęp dogrywała... Dzięki Warzone. Dobra, idziemy kurwa, do tego... Kurwa, skąd tyle 9-latków w Polsce? No właśnie też się dziwię, kurwa. Zakolak, jak ja jestem twoim...